Dobry, witam w środę i zapraszam na karty dnia. Środa, karty dnia. Już patrzymy, jak będą nam się dzisiaj układać energie. Znowu ta, ta refleksja mi się pokazuje, ta wewnętrzna mądrość. Coś jest na rzeczy. Tutaj już trzeci dzień w układzie. Pustelnik. Znowu rozmyślanie, same miecze, naprawdę e, tutaj. To jest taki tydzień, w którym e, może coś się przyczepi rzeczywiście, ale może też e, takie, e, takie refleksje są nam potrzebne do tego, żeby z czegoś wyjść, e, odciąć się też od czegoś, tak żeby docenić to, co się ma. Ale po kolei. Tutaj mi się kilka historii pokazało. Znowu dzisiaj możemy mieć takie poczucie, że nie do końca możemy mówić to, co myślimy. Będziemy się powstrzymywać od tego. Dlaczego? Dlatego, że znowu mam pokazaną dwójkę mieczy wahanie. Wolę zostawić niektóre sprawy dla siebie. Wolę nie wypowiadać swojego zdania, dlatego że jak już coś powiem, to mogę zrobić dużo zamieszania. Ale będziecie mieć w tym jakiś cel, bo pustelnik to jest osoba doświadczona to jest ktoś, kto wie więcej. To jest ktoś, kto jest przygotowany na to, żeby pozytywnie wyjść z jakiejś sytuacji. To nie jest paś, to nie jest rycerz, to nie jest ktoś, kto jest cholerykiem, kto mówi co, to, co ślina przyniesie na język. Nie, nie. To nie jest pustelnik. Um, tak więc to jest jedna historia. Druga historia mi się pokazała m, taka, że będziecie się dzisiaj od czegoś uwalniać. Odchodzić będziecie od czegoś. Może coś m, ciągnie się od tych trzech dni, tak? Bo po, podobne karty mi się pokazują. A tutaj mam szóstkę mieczy i asa mieczy. Odcinam się od czegoś, co. Nie służy mi. Może odetniecie się od tych myśli, które, które towarzyszą Wam od poniedziałku. Szóstka mieczy to jest również karta bramy. Przechodzicie dalej, przechodzicie na kolejny poziom. No i e, jaki jest tego efekt? Co mamy tutaj na końcu e, tego układu? E, królową Denarów. Doceniam swoją pracę, doceniam to w jaki sposób zachowywałam się zachowywałam się przez ostatni czas, doceniam siebie, przytulam siebie tak wewnętrznie A, tak więc tutaj ta mądrość ta, ta intuicja która gdzieś tam was prowadzi od kilku dni no dzisiaj jest jej ukoronowanie, tak więc pod koniec dnia będziecie mogli odczuwać właśnie taką satysfakcję no taki dosyć ciekawy we, wewnętrznie mi się pokazał ten dzień. Ja Wam życzę udanej środy. Trzymajcie się, pa pa!